Dzień dobry, cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku w Angry Birds Epic. Przeczytam dzisiaj komentarze z poprzedniego odcinka. Zaczniemy pierwsze. O! Czyżbyśmy mogli... a nie, bo to i tak nie jest z gwiazdkami słabo, prawda? No dobra, to lecimy, moi drodzy, otwieramy sobie, przeczytam wszystkie wasze... O kurka, jaka tarcza! Jejku, ale nasz ten będzie miał życia, Red. Ale to jest naprawdę nieziemskie wzmocnienie dla naszych ptaków, więc jest naprawdę kozacko. Moi drodzy, zapraszam do pozostawienia łapki, pisania komentarzy. Dzisiaj przeczytam sobie z poprzedniego odcinka. To jest takie typowe tutaj dla nas. I w ogóle ruszył mój sklep z ciuszkami, więc zapraszam również was bardzo ślicznie i serdecznie. Macie te oczywiście te prezenty, te rzeczy w sklepie poniżej albo link w opisie do sklepu, więc zapraszam. Okej, okay, no to co, moi drodzy? Król świnek welcome, tylko że moc tych świnek jest bardzo duża. Zobaczymy, czy sobie poradzimy. Pierwszy komentarz od Zeksu. Brod, idź do miejsca, gdzie było to drugie jajko i obok w tym jeziorze kliknij w ten wir. Ha, 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 ha. Zeksu, nice try, jak to się mówi. Niezła próba, ja wiem, co tam jest, tak swoją drogą. Także nie, na razie nie pójdę, bo będzie naprawdę słabo. Ale zobaczymy, dzisiaj król świnek. Zobaczymy, czy się uda go pokonać. Mam nadzieję, że tak, ale bardzo dużo obrażeń tutaj dostajemy. To mi się totalnie nie podoba. No ale teraz przynajmniej więcej świnek odpadnie. No nie odpadło tak zbyt dużo. Brod, jutro o dokładnie za 22 godziny rozpocznie się nowe wydarzenie w ratuszu. Może mógłbyś nagrać odcinek? Czacho, tak. W sumie możemy nagrać. Jak najbardziej. Także możliwe, albo na pewno, dzisiaj na pewno się pojawi, chociaż nie wiem, jak będzie z czasem ten odcinek obiecany z planców. No zobaczymy, jak czasowo to wyjdzie, bo dzisiaj jeszcze mam parę załatwień takich typowo papierologicznych, więc zobaczymy. Moi drodzy, dzisiaj jeszcze odcinek wleci z czego to? Złych świnek, Bad Piggies? Piggies? Czemu ja mówię Piggies zawsze? Ja tego nie czaję. No i jeszcze odcineczek wleci z tego, z Lego, bo mamy, słuchajcie, nowy update do Lego Brawls. Jest update fajniutki i warto tam grać w ogóle w tego Brawlsa, więc ja sobie pogram i myślę, że będzie fajnie, sprawdzimy tą aktualizację. Jeśli chodzi o Friendship Gate, to musisz kliknąć w tę bramę, jak się nie pojawi przycisk reklamy, to wyjść, pójść do gniazda, znów wrócić na mapę i kliknąć w gate. Trochę to skomplikowane i na dotrach nie zawsze działa. Aha, no to spadł mi telefon. No to rzeczywiście jest to takie troszkę skomplikowane. No zobaczymy, najwyżej wydamy te złote monety. Mamy ich dość sporo, więc nie ma co się przejmować, tylko trzeba będzie to zrobić i wydać je po prostu. Nie ma na razie źle. O, ma tu ochronę, zobaczcie. Zróbmy tak. Zróbmy coś takiego. Mamy paprykę znowu załadowaną, więc jest całkiem spoko. Czy jak pokonasz Evil Whispiga, to będziesz grał w dungeony? Ta jaskinia, którą odblokujesz po zdobyciu 5 jajek oraz przejścia poboczne typu Friendship i Kolor. Tak, Konrad. Jak najbardziej coś takiego zrobimy. Ojejku, patrzcie, to są świnki czarodzieje takie, pomocnicy chyba czarodzieja. No ale dobra, przynajmniej tutaj część z tych świnek zostanie ograna, więc jest dobrze. Przypominam o klasie Marksman na następny odcinek. Po tej klasie musisz koniecznie kupić Matyldę Priestess, ona jest droga, 2000 srebrnych monet, ale jest to najlepsza Matylda w grze, naprawdę? Naprawdę, pani Matylda jest najlepszą Matyldą w grze? Ciekawe. Zobaczymy. Matylda w grze połączeniu z Marksmanami i Samurajem pozwala ona leczyć ptaki od ataków na przeciwnika. To widzę, że znacie o wiele więcej takich fajnych kombinacji, więc trzeba będzie nad tym pomyśleć, słuchajcie, jak to zrobić, ale dzisiaj skoncentrujemy się raczej na tych świnkach, na tym bossie naszym końcowym. No i zaczniemy, myślę, że dungeony robić, żeby te srebrne monety jak najbardziej nafarmić. Bo jednak na pewno się przydadzą, prawda? Brod, bardzo fajnie, że wróciłeś do Epika. Czekam na kolejne piąteczka. Dzięki, Wojtek. Piąteczka dla ciebie, pozdro. O Jezu, ale mi przywalili. Ała.
Ała, to bardzo bolało, słuchajcie. Musimy się pozbyć tych mniejszych świnek. No nie wierzę. No nie wierzę. Teraz już się ich pozbędziemy, więc pójdziemy z healem. Ten heal im nic nie da, moim zdaniem. Więc jest całkiem sensownie. Dobra, zróbmy coś takiego. Dobra. No i została tylko ta mocarna świnka, ale tu się jej nie obawiamy. Trzeba się wyhealować ładnie. No i powoli będziemy ją tutaj zbijać. Ej, czemu ona nie ma tych? Skończyło się to? Dobra, Czaku, ty musisz tutaj udać te obrażenia. Pyk, pyk, pyk. I teraz po 376. Naprawdę mega. Przypytałem, że miałeś otworzyć Friendship Gatesa do Marksmanów w bambusach. Miko, no spokojnie, spokojnie. Aj, źle zrobiłem, słuchajcie. No ale dobra, może nam się to wystarczy. Nie wystarczyło. Nie wystarczyło, ale teraz już raczej wystarczy. Ja się tu po prostu dohiluję, byśmy mieli max życia. I teraz mamy bossa, moi drodzy. Leci bossik, uwaga. Jest król świnek. Patrzcie, jeszcze tu zwiększymy to. On kogoś przywoła? No nie gadajcie, a tego. Biedny. O, i czarodziej. O jajku, ale to będzie łombo kombo, słuchajcie. No nie wiem, czy damy radę. Mam nadzieję, że damy. Zobaczymy na razie. Zrobimy tak, użyjemy na razie tak papryki. Brod, super odcinek. Zawsze życzę ci, żeby ten dzień, żeby... Życzę ci, żeby ten kanał powrócił. Myślę, że powróci. Piąteczka dla ciebie, dziękuję. Mój wspierający, dziękuję, że jesteś wspierającym. Bardzo mi jest naprawdę miło. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Dobra, tego ogłuszyliśmy, więc jest spoko. Okej, ten nie zadaje jakby dużo obrażeń, więc jest tyle dobrze, ale możemy zrobić jeszcze coś takiego. Okej, i może się troszkę podleczymy. Zobaczymy, słuchajcie, co z tego wyniknie. Bo on tu chyba chciał nam bardzo... A, on takie robi rzeczy. No dobra, dobrze, że nasz czak ma dispela. Bo możemy się wtedy troszkę odleczyć. Nie wiem, w kogo pierwsze atakować, słuchajcie, tak szczerze mówiąc, ale zajmijmy się czarodziejem może powoli. Siema Brod, lubię twoje odcinki, mam nadzieję, że będą też inne serie niż Angry Birds Epic. Bartek, a jakie byście chcieli jeszcze serie? Dajcie znać, to może się coś tutaj zadziała. Czekajcie, sprawdźmy tutaj. Okej, czyli atak power nam tutaj obniża. Spróbujmy zrobić coś takiego. Jest, dobra, nie ma czarodzieja. Jest dobrze. Mamy teraz tego świnkę. Ojejku, ten tu nam bardzo, bardzo mocno nas atakuje. Zróbmy coś takiego i zróbmy coś takiego. Dzięki lagom otworzyłeś bardzo trudną do otwarcia skrzynkę na mapie. Dzięki lagom? Naprawdę? To ja nie wiem, co tu się podziało, tak szczerze mówiąc. Dobra, dajmy, zabezpieczmy tego czaka na razie. Okej, bomby kolejne poleciały. Musimy go wyleczyć. Okej, ten dał coś takiego. My się tu wyleczymy, tak szczerze mówiąc. Róbmy tak, tutaj dobijmy. Myślę, że Matylda tu będzie... Mam nadzieję, że nie w czak... Wszystko leci w czaka, no co za gościu, no. Tak się panie nie robi. Dobra. Zróbmy tak dla pewności, słuchajcie. Dla pewności został nam tylko król. O kurka, ale dużo monet dostaliśmy, widzieliście to? Zawsze jak wychodzi nowy film, to sobie siadam i też gram razem z tobą w Angry Birds Epic. It's Mati, fajnie. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo się cieszę, słuchajcie. Okej, patrzcie, udało się. Udało się. Nie wierzę, że to zrobiliśmy, słuchajcie. Udało się pięknie to ograć. I mamy 3 złote gwiazdki nawet, więc jest super. Fajnie, jakbyśmy tego chesta dostali, no nie tym razem. Więc będzie trzeba zagrać. Albo możemy jeszcze raz rolnąć. Co wy na to? Mamy... Jejku, no nie mam szczęścia. Dawać. Ja chcę tą skrzynkę otworzyć. Jak skończysz ostatniego bossa, to proszę zrób jeszcze całe cave'y. Zrobimy. Słuchajcie, no nie mam szczęścia, Beksiorze. Patrzcie, no. Zużyję całą esencję. Polecam bardzo, gdy będziesz miał walkę... No co za... Z królową świnką i czarodziejem użyć orła, aby zniszczyć ostatnich przeciwników. Wiesz co, nie, Kolo, jak widzisz, udało się bez tego. Chyba nie mam szczęścia, żeby to otworzyć. Kocham te miniatury. The new, bardzo się cieszę. No, miniaturki w starym stylu. Jest! No, w końcu. Co tam dostaniemy ciekawego? Uwaga. Aha, tylko coś takiego. No zawsze się przyda.
Angry Birds jest super bardzo. No, Adamku, też się z tym zgadzam. Czekam na Kogamę, Mati. Okej, okay, mamy, patrzcie. Wszystkie jajka chyba odzyskane. Nie! Jeszcze czarodziej je przejął, tak? I uciekł gdzieś do jakiegoś portalu. Co za gość, no. No nie wierzę. Świnki też się na niego zawiodły. O kurka, Chuck, patrzcie jak się Chuck zdenerwował. Jak zdobyłeś tę grę? Przecież nie można jej już zainstalować w sklepie Play. U mnie na kanale jest poradnik Polish. Siemson, Jameson, kamracie, podziwiam cię, pozdrawiam. Dzięki, user. Pozdro, pozdro. No nic, słuchajcie. On sobie gdzieś pójdzie, tak? Będziemy musieli gdzieś podejść znowu do niego. No ukradł nam kolejne jajko. Co za koleś, no? No. Teraz będziemy musieli znowu. Co on tu zrobił? Co on tu zrobił? Zobaczcie, coś się wydarzy. Nie trzeba wejść w taki... Nie, trzeba wejść w taki tam, gdzie pokazuje wszystkie bronie, które masz. Okej. Okay. Tak zrobimy. Aha, musimy pokonać teraz te wszystkich czarodziejów tutaj. No to ciekawe. Mam nadzieję, że się uda, słuchajcie. Kto wie. Pytanie, kupisz sobie Paladyna czy nie? Tak, kupię, tylko no za chwilkę, słuchajcie, za chwilkę. Okej, okay, co my tu mamy? Popatrzmy, co tu jest? Może są jakieś nowe przedmioty? Okej, okay, tu mamy lepszy przedmiot, to może się uda nam go skraftować, słuchajcie. Więc wejdźmy do gniazda. Brod, pozdrowi, że jesteś moim donorem. Pozdro, pozdro, Satrox. Brod, bardzo cię proszę o to, żebyś mógł mi pomóc z kalendarzem. Ja oglądałem twoje filmy i działa, ale na telefonie, a chcę to zrobić na komputerze, BlueStack, ale nie działa. Ja to robiłem na BlueStacku, wiesz, i działało. Ten poradnik, który oglądałeś, jest na BlueStacku. Więc powinno ci działać. Może coś robisz źle, albo internetu tam na chwilę nie odłączasz. Wydaje mi się, że, słuchaj, wszystko było dobrze. Mi to działa na BlueStacku, jak widzisz. Dobra, co my dostaliśmy? Chyba te bronie tutaj, które są, to ma minus 13, więc chyba nie będziemy tego craftować. Zresztą nie mam surowców. No, tutaj słabo, słabo. Myślałem, że będą lepsze. Tak pokazywało, że te itemy są lepsze. Słuchajcie, możemy też je ulepszyć, tak jak mówiliście. Zobaczymy, czy że tutaj gdzieś można... Tutaj się upgrade'uje klasy, tak? Możemy upgrade'u... O kurka! Patrzcie, ale to chyba raczej niemożliwe, żeby to upgrade'ować. Wow! Jakie to jest fajne, że to wprowadzili, tylko ja wtedy tego jakby nie użytkowałem tego. Dobra, i mówicie, że to jest... A patrzcie, ja tu mam bronię w ogóle. A tutaj możemy to ulepszać. Dobrze wiedzieć. Dobrze, na razie to ja sobie usunę te wszystkie słabsze bronie. Zawsze to surowce dostaniemy. I mówicie, że tu możemy to ulepszać. A, z surowców. No rzeczywiście, jest taka opcja, żeby surowcami to ulepszać. Ja mam dużo tych, to możemy ulepszyć, słuchajcie. Plus 9, zobaczcie. Ulepszmy sobie to. Jak przejdziesz tego bossa ostatniego, to koniec serii? Nie, Kapi, nie. Podkan. Jak ja mogę zainstalować Angry Birds, to wszystkie twoje metody nie działają. Serio? No nie wiem. U mnie wszystko działa, jak widzisz. Dobra, mamy mocniejsze obrażenia. Możemy to samo zrobić z Matyldą, tylko czy jest sens na razie? Słuchajcie, chyba nie ma sensu. Więc moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Widzicie, to nie koniec tej serii, będziemy kontynuować, zrobimy na maksa te Angry Birdsy. Tyle z mojej strony, bardzo serdecznie wam dziękuję za uwagę, a kupmy sobie to jeszcze na koniec, słuchajcie. Cyk. A, i tutaj pewnie o tą skrzynię się będziemy walczyć, tak znając życie. No właśnie, ale to jest bardzo proste, ale to już w następnym odcinku, do zobaczenia.